Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Myślę, że i te słowa niemalże znamy od kołyski. Słowa jednej z piosenek. Moi drodzy, nadszedł ten szczególny dzień. Zasiedliśmy do wigilijnego stołu, złożyliśmy sobie życzenia, przełamaliśmy się opłatkiem. Może nawet było słychać śpiew kolęd. Boże Narodzenie. Kolejne w naszym życiu. Ile już tych świąt przeżyliśmy? Myślę, że każdy z nas może łatwo policzyć. A ile jeszcze przed nami? Tego nikt nie wie. Boże Narodzenie. Bóg przyjmuje ludzką naturę, aby każdy człowiek mógł nazwać Go Ojcem. Boży Syn zamieszkał wśród nas, aby nam błogosławić i umacniać na drogach codzienności. Moi drodzy, to dziecię Jezus, które dziś tak słodko śpi w tej betlejemskiej grocie, w przyszłości weźmie na swe ramiona krzyż. To dziecię, któremu pokłonią się mędrcy ze wschodu, w przyszłości będzie odrzucone przez swój naród. To dziecię, które radośnie powitali ubodzy pasterze, w przyszłości stanie się dobrym pasterzem. To dziecię, które dziś się narodziło, odda swe życie za mnie, za Ciebie, na drzewie krzyża. Niby to wszystko wiemy, lecz trzeba sobie zadać pytanie, czym Boże Narodzenie jest dla mnie osobiście? Jak ja w swym sercu przeżywam ten dzień? Co do mojego życia wnosi wiadomość, że Bóg stał się człowiekiem? Czy to jest tylko tradycja? A może coś więcej? Czy już tak ogołociliśmy swe serce z potrzeb duchowych, że wystarczają nam prezenty i spotkania rodzinne? Czy tak wiele już mamy, że Bóg nam niczego nie potrafi zaoferować? Czy tak bardzo jesteśmy pochłonięci pracą, że nie ma w naszym życiu miejsca dla Boga? Czy moja obecność dziś w świątyni to tylko tradycja? Chęć pokazania dziecku, wnukowi, szopki? A może tylko rodzinny spacer? Czy przystąpię dziś do Komunii Świętej? Ktoś powie, nie miałem możliwości, nie dałem rady się wyspowiadać. Jest kapłan w konfesjonale. Czy stoi coś na przeszkodzie, aby podejść, uklęknąć? Wyrzucić z siebie to zło, oczyścić serce, zrobić miejsce dla Chrystusa? Czy już taka gnuśność duchowa we mnie jest, że nawet na to mnie nie stać? Czy Bóg narodzi się w moim sercu? Czym jest dla mnie Boże Narodzenie? Może to już tylko tradycja, dni wolne od pracy? Może te męczące spotkania przy stole z rodziną, z którą nie ma o czym rozmawiać? Może znów pokłóciliśmy się przy wigilijnym stole, bo w sercu nie ma przebaczenia? Może wiara już wystygła, wręcz umarła, a ważniejsze są inne sprawy, te codzienne? A może ułożyłeś już sobie życie i nie ma w nim miejsca dla Boga, który stawia może czasem niewygodne wymagania? Może Boże Narodzenie traktujemy jak wyjście do kina czy teatru? Na krótki czas odrywamy się od obowiązków, jest miło. Na filmie wzruszamy się, przenosimy w inny świat, uczestniczymy w fikcyjnych wydarzeniach, później wracamy do swych obowiązków. Czy nie tak jest z mszą świętą, z moją wiarą? Dalecy jesteśmy od tego, aby przeżycia z czasu świąt przenosić do swego życia, tak jak nie przenosimy fabuły filmu. Ale tak jednak, siostry i bracia, nie musi być. To, co się dzieje dzisiaj, to nie jest film. W Betlejem przed wiekami nie kręcono serialu M jak Maryja i J jak Józef, Jezus. Oni nie byli aktorami.
Bóg naprawdę przyjął ludzką naturę. Jezus przyszedł na świat, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. Inaczej mówiąc, dla Pana każdy z nas jest ważny, cenny, wyjątkowy. Boże Narodzenie przypomina nam o tej wyjątkowej i niewypowiedzianej wartości każdego człowieka. Aniołowie, którzy obudzili pasterzy, przynieśli im radosną nowinę, mówiąc: nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A więc Boże Narodzenie przypomina nam, że życie człowieka to coś więcej niż tylko praca, obowiązki, przyjemności. Dziecię Jezus pokazuje, że największą wartością w życiu jest miłość i ofiarna służba drugiemu człowiekowi. Nie łudźmy się, moi kochani, prawdziwego szczęścia nie zapewni nam majątek, kariera zawodowa, zabawa. One wcześniej lub później się znudzą i pozostanie tylko gorzka świadomość przegranej. Jedynie w Bogu znajdziemy ostateczne szczęście. Jedynie w miłości, dobroci, czynach miłosierdzia odnajdziemy spełnienie. Moi drodzy, Jezus rodzi się w Betlejem, aby pokazać człowiekowi, że ludzkie życie to coś więcej niż konto w banku, pełny żołądek i zaspokajanie pragnień i pożądliwości. Jezus przyjmuje ludzką naturę, aby przyjąć ciężki krzyż naszych win i grzechów. Dlaczego? Bo nas kocha, bo w nas wierzy. Dzisiejszy dzień jest przypomnieniem tej bezgranicznej miłości Boga do człowieka. Jezus, który rodzi się w Betlejem, w przyszłości umrze za mnie i za ciebie. Dzisiejszy dzień jest także wezwaniem do tego, abyśmy siebie wzajemnie miłowali, bo Bóg kocha człowieka. Tylko pytanie, czy ja prawdziwie kocham Boga i tych, którym tak wiele zawdzięczam. Bóg dla mojego zbawienia posłał na świat swojego Syna. A czy ja wyrażam Mu swą wdzięczność? Jezusowi winniśmy wdzięczność za to, że przyjął ludzką naturę i przez swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie otworzył nam drogę do nieba. A czy ja okazuję wdzięczność drugiemu człowiekowi za otrzymane dobro? Moi drodzy, oto pewne słowa z pamiętnika pewnej dziewczyny, amerykańskiego żołnierza, który walczył w Wietnamie. Owa dziewczyna pisze tak: pamiętasz ten dzień, kiedy pożyczyłam twój samochód i uderzyłam w płot? Myślałam, że mnie zabijesz, ale nie zabiłeś. Pamiętasz, jak flirtowałam z wszystkimi chłopakami po to, żebyś był zazdrosny? I byłeś. Myślałam, że mnie zostawisz, ale nie zostawiłeś. Albo kiedy zapomniałam ci powiedzieć, że będzie to oficjalne przyjęcie i przyszedłeś w podartych dżinsach, myślałam, że mnie utopisz w łyżce wody, ale nie utopiłeś. Tak wiele rzeczy chciałam ci powiedzieć, tak wiele chciałam dla ciebie zrobić, kiedy przyjedziesz z Wietnamu, ale nie przyjechałeś. Siostro i bracie, czy ty potrafisz podziękować? Czy potrafisz podziękować bliskim za ich miłość? Czy powiedziałeś żonie, mężowi, jak wiele dla ciebie znaczy? Czy mówiłeś rodzicom, ile im zawdzięczasz? Czy wyraziłeś swoją wdzięczność starszemu bratu, który cię wspierał i pomagał w młodości? Ktoś kiedyś powiedział, że wdzięczność to piękny kwiat, lecz rzadko zakwita. Wdzięczność to piękna cecha, lecz tak rzadko spotykana. Wdzięczność tak wiele potrafi dokonać, lecz rzadko ją okazujemy. Moi drodzy, dziś jest ten dzień, aby sobie wzajemnie powiedzieć dziękuję. Dziś jest ten dzień, aby wyrazić swą wdzięczność. Dziś jest dzień, aby docenić to, że tak wiele zawdzięczamy Bogu i drugiemu człowiekowi. Jezus rodzi się w Betlejem, a Bóg we mnie wierzy. Boży Syn przychodzi na świat, aby oddać swe życie na krzyżu, gdyż mnie kocha. Pan pokłada we mnie nadzieję i nigdy nie będę przekreślony. Bóg mnie kocha. Boże Narodzenie
To nie seans w kinie, fikcja, tradycja, zabawa. Trzeba dziś powiedzieć dziękuję, bo jutro może już być za późno. Przemyśl to. Inaczej znów zmarnujesz Boże Narodzenie. Dlatego życzę Ci, siostro i bracie, abyś nie zmarnował Bożego Narodzenia. Amen.